czwartkowy wieczór kibice i siatkarze Ceradu, Enei, Czarnych, Radom żegnali się z radomską Halą Osirum. Ich ostatnim rywalem pod złotym sufitem była PGS Kra Bełchatów. Niestety sentymentalny mecz nie ułożył się po myśli radomskiego zespołu. W dwóch pierwszych setach bełchatowianie kontrolowali sytuację boiskową i pewnie wygrali tę partię 25-20 i 25-19. W trzeciej odsłonie czerni odrobili kilkupunktową stratę i wydawało się, że przystanie 21-20 dla Skry czeka nas emocjonująca końcówka. Niestety nic takiego się nie wydarzyło i bełchatowianie wygrali tego seta 25-22, a całe spotkanie 3-0. Co tydzień marzy mi się jako trenerowi i zespołowi, żeby ukuć w końcu jakiś silny zespół, a silne zespoły nas po prostu leją, no co tu dużo ukrywać, no, silne zespoły nas dopadają. Coś gramy dobrze i za chwilę dwa numery i odjazd. I nie utrzymujemy tego poziomu i to jest na pewno nasz problem, że nie utrzymujemy poziomu przez cały mecz z tymi zespołami mocnymi, bo z tymi zespołami słabszymi jesteśmy w stanie grać równo, ale no nie jest problem z tymi mocnymi, bo one po prostu na nas czekają. I to mnie wkurza, bo mocne zespoły czekają na nas. Grają i czekają, co my zrobimy. I to znowu się dzisiaj sprawdziło. Była to 9. porażka Ceradu Enei Czarnych Radom w 13. spotkaniu w tym sezonie. Wojskowi z dorobkiem 11 punktów zajmują 12. miejsce w lidze, a w najbliższych dniach czeka ich istny maraton spotkań. O 11.00 mamy trening 1 stycznia, nie mamy Sylwestra, ale my nie jesteśmy od tego, żeby świętować, tylko jesteśmy od tego, żeby trenować. I 2. jedziemy do Warszawy, 4. mamy wolne, 5. ja mam jeden trening i 6. jedziemy do Zaksy. Ważne jest to, żeby się podnosić. Ja uważam, że ten zespół naprawdę, jak dostaje nawet twarz, to się podnosi. To było widać z Jastrzębiem, które nas masakrowało w 2. secie, a w 3. się znowu podnieśliśmy. Nie jesteśmy zespołem, którego nas można dopaść, ale też jesteśmy w stanie się podnieść. I ja w to wierzę, że w kolejne mecze będziemy znowu walczyć i każdego seta. Najbliższe spotkanie wojskowi rozegrają w poniedziałek 3 stycznia o godzinie 17.30, kiedy to na wyjeździe zmierzą się z projektem Warszawa.